Halo, witam was, kochani widzowie, na swoim kanale. Dzisiaj sobie zagrałem Kingdom Rush Origins. No i dzisiaj będzie jeszcze Gothic. Sorry, że tak tyle japę, ale chcę być intrygujący. Redwood Standwood, coś takiego. O, tutaj mamy takie misiaczki, to te misiaczki wam pokażę. To zase jednego kupimy i on bije z daleka. No świetnie, nagrywa się to. Teraz zrobił. O, one nie są jeszcze zbyt mocne, te paniusie. Ruchają ich, je te gnole. Nie! Nie gadaj takich rzeczy, kurde, tu dzieci mogą być. Zwłaszcza, że tak gra nie mam grafiki wiedźmińskiej, żeby rzeczy chamskie dla dorosłych mówić. Pewnie dzieci siedzą. Nie powinienem tak mówić. No, to było no family friendly. Taki fail na starcie. No bo dla odzywka to był fail. Może być krótka oglądalność potem przez to. Chociaż wątpię. Dużo osób by mogło to na przykład rozśmieszyć. Ten tekst o uruchaniu. Magów nie budujemy. Teraz dostaliśmy łucznika, tak? Łucznika dostaliśmy. O! George Fall, George prosto z drzewa, taka podróbka Tarzana kiedyś była. Yumi. Kurde, pieprzone hieny. No i musimy iść dalej. Budować tych łuczników szybko. Muszę kasy. Bij tego dziada. On drugi level łucznika. Na razie tych hien tak dużo nie będzie, ale potem można będzie się pewnie skupkać analnie. Nie no. Muszę przestać, to nie. To ma być family friendly. Less racjonalnie, ja, no happy friendly. Less racjonalnie. On dużo bije z daleka, ten gość. Ale mało z bliska, to są takie pułapki myślowe. Nastawione przed twórców, bo z daleka bije bardzo dużo. O Jezu, ja go tłuczę. Jeszcze te kwiatki blokuje. Kurde, w dupę. Co za typ. Jeden HP mu zabrali. Ale... Bo to takie moby, noby małe. Są takie miśki bezbronne. Te włócznie chyba mają na dachowce. A nie na takie potężne potwory gnole w dupę. Pewnie się pojawi nowa bohaterka niedługo. To bohaterka była czy bohater? Bohaterka chyba. Różka. Tylko, że nie ma tych leveli dodatkowych, żeby sobie bohaterów ekspić. Nie no, debil jestem jeszcze raz. Sorry. Będę montował. Będę montował, mówię wam. Zaraz...
Dobra, już, już jesteśmy na miejscu. Kurde, jeszcze raz. Jeszcze raz, mon. Miejmy nadzieję, że teraz się uda. Kurde, te cholerne... Cholerne cwele. Z dupy. Kurde, co jest? Tak jeden biegnął i biegnął, a tych cweli przybywa. Dalej będą pierdolone hieny iść. Berytony, świetnie. A ja nie mam łuczników wystarczających. Sorry, że tak przeklinam, a to miało być Family Friendly, a nie jest. To takie jednostki wymyśla. Że przyspieszają przy koszarach. Jednostki. Dobra, idziemy. Kurde, robimy to. Słychać mnie? Słychać. Halo? O, słychać. Jest ważne, żeby mnie było słychać. Dobra, lecimy. Kurde, co to jest, dupę? Gnole, jakieś ptaki. Te hieny by mogły gryźć w koszary, a nie po nich przybiegać, bo to żadne hieny nie są, tylko gówna jakieś. No to ile ona ma? 40! Myślałem, że 30 ma, chyba ma 40. To jest groźniejszy niż jakikolwiek wilk z jedynki. Choć lodowe wilki to faktem były wkurzające. Tego nie robimy. To jest jakieś gówno, co nie zadaje damage'a, tylko robi, że przeciwnik śpi. To na jedną jednostkę działa, nie obszarowo. Etin, kurde. Pascal Regeneration, he held slow speed.
O kurde, jakie damage'ory. Chyba będzie za szybko regenerował, że mu cokolwiek zrobił. Dziad. Jeszcze tutaj wyłażą, bez kitu. Tu PMS, a nie element. Do dupy bohaterem, bo masz mało HP-ka. No idziemy. Kurde, Etin. Następny. Niestety nie ma. Jest taka jednostka, co nam bardzo ułatwi grę. Niestety pewnie ją znerfili na Steamie. Nie będzie biła trochę damage'ów i tak dużo. Mam nadzieję, że nie znerfili. Bez OP taka jedna jednostka. Znaczy nie powiem, czy to koszary, czy to łucznicy, czy co, ale zobaczycie w przyszłości. Ta przyszłości w nowym roku chyba. Tak dużo odcinków chyba nie nagram. Mam nadzieję, że tutaj normalnie gwiazdki obowiązują. Czy można mieć trochę tych rzeczy straconych? Znaczy jedno, w sensie, czy można. Magic Area Damage. To nie jest true damage, to jest Magic Area Damage. Bo to nie jest taka gra pod radość, to jest gra strategiczna. Żebyś się namęczył, kurde. Bo pod radość to była pierwsza i druga część. No druga to mało radości dawała, bo były te same. Zapomniałem, co to było. Z czym miałem problemy, nie pamiętam. Ale z czymś miałem. Etiny wszędzie idą. Niedobrze. Niszczą magiczny pancerz te łuczniki podobno. Ale to tylko na magiczny. Bez kitu.
A, dlatego były odblokowane, żeby tych pancerz, tych super gnoli, tych blighterów niszczyć. No, muszę. No nieźle on bije, ale tylko na początku pewnie. To jest dopiero dobry. Widziałem na YouTube na 10 levelu na te późniejsze moby. Ale też pewnie słaby. Na telefonach jest do dupy, bo trzeba dokupywać. Dobrać bohatera, tutaj można sobie blokować przejście, które nie poziomy. Tylko potem się nie chce grać tymi bohaterami, jak mają czwarty, trzeci level albo piąty. To jest późna mapa. Jest! Trzy gwiazdki, jak się cieszę. Znaczy, jeśli można stracić jedno życie. Na szczęście gra jest uczciwa i wybacza. Czy Addition on Fireballs? Thunderbolt Damager and Druset. Wiecie co? Która on? A Stage 6. To co ja mam dać? Dupę. Dodamy mu większy damage'a. Co, ja bym sobie spróbował tą dodatkową mapę. No cóż, na razie... Na razie tak bez robienia dodatkowych gwiazdek będziemy robić, bo... Maga atak da magę. A co na następny tylko blokujemy? Rally point? O, rally point rangę na następny się przyda. Bo to są te pieprzone katapulty. Ja gram na normalu? Czy ja gram na normalu? Muszę sprawdzić. Tak, gram na normalu, nic nie oszukałem. Nie ma sensu grać na łatwym. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!